Siemanko wszystkim, ja jestem Yuken i witam was moi drodzy w drugim odcinku z serii Supermarket Simulator. Poprzedni odcinek nagrałem, to był totalne przetarcie szlaków. No dziś powiem wam jedno, że no niby chciałbym zatrudnić pracownika, ale okazuje się, zobaczcie tutaj, komputer nam to wszystko mówi, że gdybyśmy chcieli zatrudnić pracownika, sekcję kupiliśmy właśnie ostatnio, tak przynajmniej mi kazano. Natomiast jeśli chcielibyśmy kupić pracownika, to muszę mieć przynajmniej dziesiąty, znaczy kupić, zamówić, tak, zatrudnić, to musimy mieć przynajmniej dziesiąty poziom. Mamy piąty, prawie szósty, ale musimy przynajmniej obsłużyć 100 klientów. A my obsłużyliśmy, znaczy 200, a my obsłużyliśmy dopiero 100 widzowie. Już mi się trochę te pieniądze tutaj zaczynają mylić. W sensie, dobra, niby mam napisane, ale no jakoś faktycznie wygodniej jest, tak oni płacą kartą. Zapraszam panią serdecznie, halo, halo, dzień dobry, witam panią, ale ma pani fajną sukienkę, no. Ja tu stoję jak taki ciołek na tej kasie, bo niestety, ale no mam bałagan. No może mi się uda, widzowie, może mi się uda, słuchajcie, oto tego czokpika może tutaj już uzupełnimy, bo tak jakoś mnie denerwują, słuchajcie, te kartony, wiecie? Tak jak ja nie lubię bajzlu, raczej jestem wzrokowcem, natomiast no chciałbym na pewno jeszcze regałów dokupić, ale to też będzie pewnie kosztowało. Nie wiem, ile taki regał kosztuje. No wiem, że lodówka nie była zbyt tania i niestety, żeby kupić lodówkę, musieliśmy wziąć kredyt. Życie. No jest to dosyć proste, aczkolwiek faktycznie trzeba jakiś tam level wbić. O, gościu trzy kawy bierze. Patrzcie, jak się rzucił na kawy. No dzień dobry panu. A nie, dwie kawy pan wziął. A to gdzie pan schował tą trzecią? Ja widziałem, że pan trzy kawy wziął. Proszę pana, czy ja mam panu tutaj doliczyć? Nie, nawet nie doliczę, bo... Halo, czy na pewno pan nie ukradł kawy? No, coś tak mi nie pasuje tutaj. O, dwie wody, mleko, pięknie, widzicie. Czyli ta lodówka się zwraca, widzowie. Lodówka nam się zwraca, natomiast muszę zobaczyć, ile kosztują te regały, bo jeden bym pewnie chętnie dokupił i zobaczyłbym, jak to zrobić. Ale pani ma minę, nie wiem, coś pani, kurczę, chyba u kosmetyczki była, droga pani, ale no nie chciałbym pani tutaj obrażać, ale kosmetyczka tak chyba coś pani źle zrobiła, coś pani krzywdę zrobiła. Dzień dobry panu, witam, ale ma pan garniaka fajnego. Pan taki bogaty, to nie pan przypadkiem ostatnio chciał mnie rozjechać, drogi panie, w tym Lamborghini na drodze? Oj, 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 no co za ludzie, co za ludzie. Wszyscy się spieszą, nikt nie porozmawia z Yukenem. Ja nie wiem, widzowie. Ja nie wiem, 100 klientów muszę. O, szósty level wbiliśmy. Teraz będę musiał kawę dokupić, słuchajcie. 35, 6, 5, 6, dobra. Czy tu mamy jakąś... A tu mamy kawę, to nie musimy. Dobra, dobra. No to kawę sobie rozpakujemy. Widzowie, widzicie? Już pewnie niebawem będzie nam magazyn potrzebny, bo jak... A olejów nie kupują gałgany jedne. No co za ludzie? Kupili tylko te... Już, droga pani, lecę, biegnę. No widzi pani, no wszystkiego naraz nie ogarnę, no. Takie życie, taki rap, taka rzeczywistość. A ta woda jakaś podejrzanie tania jest mi tutaj. Ja dobrze tą wodę ustawiłem, aby na pewno 2,55, tak? No to może wodę troszkę... Na 2,60 podniesiemy. Mąka. Dzień dobry panu. Miałem kiedyś koleżankę, wie pan, na którą wołaliśmy mąka. No bo ona taka nie była za bardzo opalona. I tak... Właśnie też w sklepie, w którym pracowałem, wołaliśmy na koleżankę mąka. Znaczy wszyscy na nią wołali mąka. O, ale pan zakupy zrobił, proszę pana. No dobrze, dobrze, zapraszam pana częściej. Jakby tak pan codziennie do nas zaglądał, by na pewno było to dla mnie bardzo miłe. Pan też tutaj nie najgorzej, dziękuję serdecznie. Tylko jakby tak na przyszłość pan się bardziej postarał. Z pieniędzmi, to bym się wcale nie pogniewał. Dziękuję serdecznie. Dobra, to ja muszę, słuchajcie, domówić te już, których tutaj nie mamy. Tą pastę. Nie wiem, cokolwiek jest to ta pasta, ale
I chyba mleko, i chyba wodę na wszelki wypadek. Olej mamy, czokpiki mamy, chleb może domówimy od razu, mąkę może też. O, to mi w ogóle chyba z półki zniknęło, widzowie. To mi w ogóle chyba cudo jedno z półki zniknęło. Czy jeszcze są? A są, teraz dopiero zauważyłem. No widzicie, dobra, dziękuję serdecznie, pan chwileczkę poczeka, bo tutaj już nie ma tych. Ale ten dostawca mi tu nieładnie. Nieładnie mi tutaj. No kurde, gdzie to jest? Chleb. No panowie chwilę poczekają, nic się nie stanie, dosłownie minutkę. No ja też tutaj muszę... O, bardzo miło, że pan bierze chleb. Super, bo będzie miejsce na półce. Bardzo mi miło, ale niestety... Ach, muszę was obsłużyć. No a tutaj już towar czeka. No kurcze, dziękuję, witam, dziękuję. 22 grosze. Dla pana, proszę bardzo, do widzenia, miłego dnia, dzień dobry pani, oczywiście już, ale też mi się tak nie chce wydawać, kurczę, jak mi się nie chce wydawać, wie pani, ale tam pani wydam, co mam, o, tu pan ale zakupy zrobił, dzień dobry panu, no bardzo mi miło, a gdybym panu nie wydał, to by się pan może nie obraził, co? Znaczy, ja bym się na pewno nie pogniewał, gdyby mi pan resztę zostawił. Dzień dobry panu, ale zamówienia lecą, moi drodzy. $13.60. Dziękuję. Znaczy centów. No to już może w walucie polskiej to nazywajmy sobie. Będzie nam, widzowie, łatwiej. 0,8. O nie. 708, nie. Ja byś się zdziwił, jakbym ci $700 nabił. Ale by było fajnie. Dobra. Ja już, proszę pani, mleko muszę zamawiać. Wie pani, no bo tu wy tak do tej kasy garniecie się. Pan chwilę poczeka, bo... Pan chwilę poczeka, bo jednak... No minutę pan poczeka, no. Ja tu muszę doładować trochę towaru, bo widzi pan, no się zrobiło. Da, dzień dobry panie, dzień dobry. Zapraszam do kupienia wody. Dziękuję bardzo serdecznie. Ach, no to tak się tu szaro zrobiło. Mleko. Właśnie, mleko, moi drodzy, mleko, bo tu już nie ma mleka na półkach. A. Dobre od polskiego gospodarza, dobre mleko, takie wie pan... Od naszego polskiego rolnika już, drodzy państwo, już, no co ja poradzę, no. I kawkę pan kupił, bardzo fajnie, że pan kupił kawkę. No tu tak szaro w tym sklepie, światło zapalone, a 42. Dziękuję serdecznie. I pieniądze lecą. A, mogła pani jeszcze do tego sera mleko kupić, wie pani, mogła chleb kupić, sam ser będzie pani wpierdzielała. No tak lepiej na chleb włożyć, nie? O, tutaj pan wie co dobre, tak jest. Samo ekologiczne jedzonko, jajeczka, nie jajeczka. Właśnie nie wiem, czy jeszcze nie domówić jajeczek. Dziękuję serdecznie, pan kolejny poczeka chwilę. No dobrze, dzyndzyny jak nie dzyndzyny, ale tutaj o. Tutaj dzyndzyna, tutaj dzyndzyn towaru brakuje. Także wie pan, te dzyndzyn to... No. Jeszcze kawę muszę, widzowie, zamówić. Chyba nie muszę. Na szczęście kawy nie muszę, bo kawę na szczęście mamy. Zobaczcie, to kawę dołożymy. Dwie sztuki kawy były. I co tu jeszcze mamy? Zaraz sprawdzimy. Dobra, już, drogi panie, już do pana lecę. Jeszcze nie zaczynam nowego dnia. Ja tu jeszcze... Nie wiem, za co liczą ten exp. Słuchajcie, moi drodzy. 25 i 2. Dobra, dziękuję serdecznie, dziękuję. Ja tu muszę zobaczyć. Tak, ja wiem, że następny dzień, ale ja tu muszę towar. To nie może w nocy towar tutaj być, bo ktoś ukradnie. Wiecie, jak to jest, moi drodzy. To, jak powiększyłem ten sklep, to strasznie ciemno, więc pewnie będę musiał jakieś światła dokupić w sklepie, bo tak jakoś nie fajnie jest, nie? To wam powiem szczerze, że w tym sklepie nie jest za fajnie. Tak jakoś tak szaro i ponuro i buro. Dobra, niech tam sobie będzie tych już tutaj więcej. Cyk. Mam nadzieję, że niczego nie wyrzuciłem. Tu była mąka wprawdzie, ale teraz może sobie być to susu całe, tam jakieś płatki. Jeszcze z jedno. O, niech ktoś kupi. Kurde, w kartonie jedna sztuka musi mi tu zostać. Wiecie co, widzowie. Dobra, a tu jeszcze jeden chleb. Ktoś kupił chleb? Kurde, nikt chleba nie kupił. A kupił ktoś chleb. Super, fajnie, bardzo mi miło. Dobra, no to teraz możemy, myślę, że nowy dzień zacząć, ale mniej... produktów niedostępnych 3, no ale co ja poradzę? No co ja poradzę, widzowie?
co ja poradzę, że produktów trzech niedostępnych? No chwilę, mamy mleko, mamy wodę, sery jeszcze są, ale sery i jajka by trzeba domówić, widzowie. Czyli tak, tą pastę może już też domówimy, sery. Woda, woda jest. Mleko potaniało. A, bo ja muszę ceny, widzicie, obserwować, widzowie. Jedno pakowanie kawy. Ktoś mi pisał o herbacie. To może o herbacie ktoś pisał. Olej jest, chleb, mąka. Nie wiem, czy mnie stać. A dobra, zamawiam. Widzowie. Słuchajcie, zamawiam. Teraz trzeba to ogarnąć. Mąka. No mąka na półkach jest, więc tutaj ją sobie wstawimy. Przewidzieć, co ja tu mam. I co tu jeszcze? Chleb. Na razie mamy, ale przynajmniej będziemy mogli rozładować. Dobra, czokopiki. Tak, można doładować, to doładujmy, nie? A już nie można więcej. No dobra, trudno. Te jajka przede wszystkim. Na tych jajkach mi zależało. Tutaj jest herbata jakaś. Tylko gdzie ja mam ją postawić, widzowie? Miejsca nie ma, słuchajcie, na herbatę. Kurde. Ja sobie herbatę tutaj zamówiłem, a nie ma miejsca na regałach. Ale narobiłem, widzowie, jaj teraz. Wiecie co? Kawa spoko. Ja tutaj teraz jaja narobiłem. Nie ma miejsca, słuchajcie, na półkach. No. Kartony porozwalane, słuchajcie, po markecie. Mleko. Mleko raczej mamy na razie. Tam na dole był ser. Ja pierdzielę, powiem wam, że zaczynam się gubić, nie? W tym sensie, że widać, że to nie jest taka głupia gra, jaka by się mogła wydawać. Jak sami widzicie, nie? No. Nie jest to taka głupia gra. Ten supermarket symulator. Nie jest to tak, nie jest to dla idiotów gra, nie? Jest to na pewno... To jeszcze doładujemy? Już nie doładujemy. A, bo tu mamy, dobra. Na pewno jest sporo. I teraz tak, słuchajcie, musimy przeglądać chyba ceny co jakiś czas. Widzicie? Market price 8,90. Widzicie? Czyli codziennie... Codziennie trzeba ceny przeglądać. Tutaj podrożał olej. To możemy zrobić, nie wiem, na 4,99. Ja mam nadzieję, słuchajcie, że cena nie poszła w dół, bo nie wzięli z Ukrainy kiepskiego oleju. Tam słoneczników, zobaczcie, czokapiki mocno poszły w górę, więc możemy dać na 6,99, czyli faktycznie, widzowie, ja na to nie zwróciłem uwagi. Zobaczcie, tutaj na przykład to mocno podrożało, nie? Znaczy potaniało. Czyli u mnie jest za drogo i przez to by mi ludzie nie kupowali. Zobaczcie, mąka, no dobra, jest mąka na styk. Czokapiki, tu wszystko sprawdziłem, jeszcze to chyba nie sprawdziłem. 3,12, dobra. I tak samo muszę, słuchajcie, zobaczcie. Jajka 3,98, spoko, woda 2,60, niech będzie, mleko, potaniało chyba, widzicie? I teraz ciekawostka jest taka, że pewnie gdybym teraz miał dużo gotówki, kupiłbym towar, który jest tani, który potaniał i mógłbym mieć go więcej. Dobra, otwieramy kram, widzowie, otwieramy kram, open. Niepotrzebnie tą herbatę kupiłem, jak widzicie, bo nie ma gdzie jej wstawić. Tutaj te w zasadzie gdzieś oliwa, gdzieś te tutaj oleje były, czy nie były? Tam nie wiem, czy były, chyba nie były. To nie uzupełniamy. Dzień dobry pani, witamy serdecznie. Byle 10 level wbić, tu jeszcze mam miejsce na coś. Chyba na mleko, tam chyba mleko stało. Mleko i ser generalnie można by po jednym jeszcze zamówić, jeśli nam starczy kasy. Ser... i mleko. O. To możemy, widzowie, zamówić. Ale pani nakupowała dwa chleby, jajka, ale będzie wyżerka, nie? Też tak myślę. Taką pani ma figurę, no, zgrabną. Musi pani dobre spalanie mieć. No bo pani tak tutaj wcina jajka z chlebem. Wie pani, jak to jest. Dobra, to mleko co? Tutaj wstawimy też mleko. Niech już sobie stoi.
I co, wszystko, tak? O, dobra. A tam jeszcze mam mleko. Ja nie wiem, po co to mleko zamawiałem, skoro tam stoją jeszcze mleka, widzowie. Cały karton mleka tam stoi. Ale jestem gałgan, nie? Pan poczeka chwilę, bo sera tylko muszę uzupełnić, drogi szanowny panie. Aha, już nie uzupełnię, dobra. Dobra, niech sobie leży. Już podchodzę. Kurczę, weźcie tu ludzie, to jest normalnie... Słuchajcie, to jest taki zapierdziel, że wiecie co, naprawdę, człowiek nie nadąży. Dziękuję serdecznie. Kartom, dobrze. Słuchajcie, to jest naprawdę zapierdziel z tym. Ja wam to tak na żywca nagrywam, pokazując co robię. I dziękuję serdecznie. Kawkę uzupełnimy od razu, bo mnie te kartony strasznie denerwują, widzowie. Takie porozrzucane. No was by pewnie też denerwowały. Ale co zrobić? Dzień dobry, witam pana serdecznie. O, ale też mam panu wydawać 39 dolarów, 85. Dobra, a dobra, więcej panu wydałem. No dobra, pospieszyłem się. Dzień dobry, witam serdecznie. 15, mogę być winny grosika? No chyba nie mogę, no niestety. O, zapraszamy, płatki pani kupuje. No pięknie, pięknie, pięknie. Ale mamy tego towaru, słuchajcie. A póki co tylko jeden kredyt wzięliśmy na tą lodówkę i na licencję zasadniczo, więc nie wiem co z tym kredytem, jak się go spłaca. Słuchajcie, moi drodzy. Oj, znowu za dużo. A można cofnąć? Nie można cofnąć. A jeden? Ej, jak mam tam cofnąć? Aha. Dobra, już wiem, czyli tak. Chwilę pani poczeka, bo się zawiesiłem, droga pani. O, tak. Dobra, już wiem jak... O, znowu moja ulubienica. Codziennie pani do mnie przychodzi, tylko nadal, no droga pani, co ja mam powiedzieć? No, jakby to pani powiedzieć? No jest pani ładna, ładny ma pani brzuch, ale ten tatuaż mi się nie podoba, no. Nie umówię się z panią, przykro mi bardzo. Nie podoba mi się pani tatuaż na dupie. Taki trochę już nie będę tutaj używał niecenzuralnych słów. Ale taki nie bardzo. Ale jestem tolerancyjny. Ale też mnie pan porobił. Wie pan co? Od rana tutaj stówą płacić. No wie pan co? No naprawdę. Tak, takie niekulturalne to, drogi panie. Wie pan? Ja bym nie chciał być niemiły, ale to jest bardzo, ale... To bardzo niekulturalne z pana strony. Rockpiki te, no pięknie, pięknie, ale my tu obroty, widzowie, robimy, tylko jak ja to mam powiększyć teraz, ten cały sklep, słuchajcie, ja tutaj muszę coś może rozładować, by wypadało, bo o, tu się już pusto zrobiło, to powinny być dwie półki na to. Nie wiem jeszcze jak z mlekiem, pan poczeka chwilę, bo widzi pan, że ja tutaj nie wiem w co ręce włożyć. Kartonów nasrane tyle, że... Kawa się sprzedaje, wszystko się sprzedaje, a ja tu jeden na takim sklepie, państwo w kolejce, a ja jeszcze towar muszę rozładować. Bardzo ładny zakup. Dziękuję, że pan kupił ten ser, bo właśnie świeżo przyjechał. Wie pan od gospodarza, jeden 35, a ma być 43. Dobra, tak, raz, dwa, trzy. Dziękuję serdecznie, następny proszę. Dziękuję. Ale lecimy z koksem. Dziękuję serdecznie. Do widzenia, miłego dnia życzę. Ja, słuchajcie, ja akurat w takim supermarkecie to bym się, no, pewnie nie odnalazł. To nie jest jakiś tam mój temat. Czemu 2,60? Takie tanie to mleko? Tak potaniało? No, nas wozili tego mleka pewnie też z innego kraju. Nie będę mówił, widzowie, jakiego, ale wy się domyślacie. I tak wyszło, że tanieje mleko. Ale to i tak od naszych polskich krówek. O, chyba trzeba światło zapalić w markecie, bo tak jakoś tu ciemno, widzowie, niby słońce świeci, ale... O, dzień dobry panu, ale ładne zakupy, no tak, to ja rozumiem. A to znowu pan, miło mi pana widzieć, bardzo miło. Ciekawe, czy ktoś za stówę zrobi. Pewnie zrobią zakupy za stówę w momencie, kiedy, słuchajcie, jakieś alkohole wprowadzę, czy tam inne rzeczy. Rockpiki sprzedały się, dorzucamy, tak? Tu jeden... Jeszcze gdzieś? Jeden? No nie, weź mnie pan kupi czokpika, proszę pana, bo mi zalega w kartonie, ale pan niemiły, wie pan co? No to sobie pan poczeka. Ale obsłużę pana, no. Dziękuję kartom 6. To muszę znowu zamówić te. Słuchajcie, muszę znowu te zamówić, kurczę, te dzyndzle. A nie, mamy. Dobra, mamy. Aż dwa kartony i mleka mamy. Kurde, ile tego towaru mamy.
Zaraz pogubię z tym towarem. Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję serdecznie. To jak najszybciej byle te kartony opróżnić, widzowie. No, to skąd ona to wzięła? Dobra, nieważne. Nie wnikajmy, widzowie. Już lecę, proszę pani, pędzę. Może by czokpiki chciałaby pani do tego mleka, byłoby mi miło. Nie można niestety oszukać, no szkoda. Bym sobie wziął premię. Jakoś tak ciemno w tym sklepie, nie? Tu zdecydowanie świateł brakuje. Czyli to wyposażenie, zobaczcie, są te regały, ale takie są brzydkie. A może pan by jeszcze do tej oliwy, nie wiem, sobie chlebek wziął albo sera? Wiesz co, żona kazała panu po oliwę przyjść, czy nie wiem, na ryby pan się szykuje. No nie znalazł, no nie znalazł herbaty. Widzieliście? Nie znalazł herbaty, czyli... Tu jeszcze sery są, dobra. Czyli gościu chciał herbatę. A ja tej herbaty, ja tą herbatę mam, ale nie mam miejsca na półce. Czyli widzicie, widzowie. Dobra, poczeka pan chwilę, bo ja tutaj muszę na bieżąco wszystko uzupełniać, a wody nie mamy chyba, nie? Widzowie, nie mamy wody, kurczę. A jak z mąką? Teraz będziemy tam zaglądali. No, widzicie? Nie mamy ten. Nie mamy, dlatego piszą mi te komunikaty przy levelowaniu, że ja nie ten. Że jakiegoś... produktu brakuje, dobra. 11. Proszę bardzo. O, jakie ładne zakupy. Witam pana serdecznie. Ładna koszula. Dziękuję serdecznie. No to już panu wybaczę. Takie zakupy pan zrobił. No to ma pan prawo troszkę grubszą gotówką zapłacić, bo widać, że pana na to stać. No, kawy nam się kończą. Bo widzowie, no to jak tu domawiać? Jak tu domawiać teraz? A gdzieś tu te kawy były, czy nie było tych kaw? A tu nie były kawy? Nie, tu był chleb. A chleb? No to rozładujmy. Cały czas jest zapierdziel. Jak widzicie. Dobra, a nie, jeszcze jest jeden. Nie mogę wyrzucić. Chleba nie będziemy wyrzucać. Widzowie, sady. O, mąka. Munkę chciałem... Ja bym musiał to jakoś inaczej poukładać na tych półkach. Przez to mi... Gdzie tą herbatę ja bym wstawił, widzowie? Nie mam zielonego pojęcia. Chleb był. A tam jest olej. To? Już było. To jest pełne. Jak z olejem? Kupowali oleje? Czy... No dalej, kurde. Stawiaj mi ten karton. Nie mogę trafić, widzowie. Podoba mi się akurat, że te kartony są tak dosyć fajnie zaznaczane. Także tu jest super. Dobra, pusto. Słuchajcie, ja zamówienie muszę złożyć w takim razie, widzowie. Na pewno bym musiał złożyć zamówienie na kawę i na wodę. Na pewno na te dwie rzeczy. Kawa, woda. Wody to tam z trzy możemy zamówić, bo są tanie. I kawa. No z dwie, bo kawy schodzą, nie? Mleka mamy, jajka. Możemy z dwie zamówić i tu nam się kasa generalnie skończy. To zobaczmy jeszcze. A, bo to jest cukier w proszku. Mąkę z jedną, chleb. Zobaczmy. Max. A, 9 p.m. No ja. No to możemy zamknąć sklep co jedynie, nie? Czyli słuchajcie, to nie będzie tak łatwo od razu zatrudnić pracownika, bo tu jak muszę jakieś... Widzicie? I tu mi pokazuje na przykład, co spadło z ceną i wiemy, że spadł na przykład chleb. Zobaczcie, 3,52. Widzicie? 4,49 miał być. Chleb i coś jeszcze mi pokazywało, ale teraz właśnie nie widziałem. Oliwę możemy zrobić na 5,39. Zobaczmy kawę. Dobra. Coś tam jeszcze staniało. Tylko ja nie widziałem. Może mąka to była. Widzicie? Mąka staniała na 3,10 dajmy. No. Tanieją niektóre rzeczy. Dobra. Open. Zamówienie złóżmy na te wody i na co tam jeszcze miało być zamówienie.
To ja tu zamówiłem. Wody 3, czarna kawa, jajka. Zamówmy. Zamówmy, widzowie. Tutaj w management trzeba chyba te jakieś rachunki płacić, słuchajcie. Z opóźnieniem zapłaciłem, jak widzicie. Dobra. Przyjechały jajka. Dobra, rozładujmy jajka, bo jajka kupują, te biojajka, jak widzicie. Tylko nadal miejsca mi brakuje. Słuchajcie, nadal regał bym musiał kupić. A ile regał kosztuje, widzowie? Poczeka pan chwilę, drogi panie. Meble. Ile to jest? $200? No nie stać mnie, widzowie. Nie mam $200. Kudźwa. $200 za regał, żebym tylko herbatę wstawił. Dziękuję serdecznie panu. Ale też mnie pan tutaj... Wie pan co? Każe mi pan liczyć. Mi się nie chce liczyć, ale miłego dnia życzę. Kupuj ta. O, sery jeszcze nie zamówi. Teraz widzicie, jest taki dylemat, na przykład na takim etapie, w którym nie wiesz, czy masz zamawiać produkty, czy na przykład jakiś regał, nie? Jestem trochę taki, wiecie, no jakby, o, jedną mąkę gościu kupił. Ale żeś ty mi, gościu, dowalił. Powinienem ci za to karę doliczyć, nie? Jakbym był tak złośliwy, jak jestem w Eurotraku, to wiesz co, już byś miał przerąbane, chłopie. 5, dobra, dziękuję serdecznie. O, takie zakupy to ja rozumiem. 24, 60. To niby jest, wiecie, monotonna praca, ale jakby patrząc, że... Ktoś z was mógłby napisać, że jest monotonne, ale zobaczcie, że jednak to troszeczkę tam... No, uczy tego biznesu. Więc dla mnie jest jak najbardziej spoko. Polecam młodym ludziom. Dobra. Natomiast słuchajcie, najbardziej właśnie tutaj jest jednak gdzieś tam motywujące to, że można się rozwijać, nie? I dla mnie ta rozbudowa tego na przykład sklepu jest ciekawa, że trzeba faktycznie te wahania cen mieć na uwadze i codziennie zmieniać. To faktycznie. No coś tam kasa leci, no może uzbieramy $200, to słuchajcie, może kupimy regał, bo tą herbatę bym od razu wstawił, nie? Wiecie, o co chodzi, widzowie? Że ja bym od razu herbatę wstawił. Też byśmy już coś mogli sprzedać, nie? A nie ten. 10, 5, 2. Dziękuję serdecznie. No właśnie, ona właśnie szukała chyba. Nie, ona kawę szukała. Czekajcie. Widzowie, ale kawę to my mamy przecież. Halo, droga pani. Pani wróci, pani poczeka. Kawa jest. Po prostu ja nie nadążam, bo wy tak kupujecie wszyscy szybko. No, muszę regał. Muszę, widzowie, koniecznie będę musiał regał dokupić, bo to inaczej to nie wypali, słuchajcie. Ja muszę koniecznie kupić regał i zobaczyć potem jeszcze z kolejną lodówką, bo... O, jakieś ładne zakupy, $30? No, prawie. No, już byśmy, wie pan, zaokrąglili do tych 30, byłoby łatwiej panu, ale niech panu będzie, dziękuję serdecznie. O, pani tylko wodę kupiła, dobrze, dziękuję, odliczone, bardzo mi miło, a to znowu ta z tym tatuażem. Przychodzi codziennie do sklepu do mnie, dziękuję serdecznie, $22.07. Dziękuję serdecznie, miłego dnia życzę, dobra, mamy $200, widzowie, sru, kupujemy regał, bo inaczej to... Ja tu nie wiem, co to są za regały niektóre. A, tu są też lampy, widzicie? Czyli lampy się kupuje też. Dobra. To tak jest, widzowie, nie ma wyjścia. Dobra, ale to jest ten regał, nie? Słuchajcie. Dobra, pani chwilę poczeka przecież, widzi pani, że... Czemu tak krzywo chce się postawić? Halo? Ej, ale ja nie chcę tak krzywo. Co to tutaj się zepsuło? Jak to się... A tym scrollem, dobra, okej. Okay. Herbatę chciałem postawić, żebyście państwo mogli herbatę kupować. Bo wy tu tyle kupujecie, że o, no już jajka mi się zaraz skończą znowu, kurde.
Widzowie, to nie jest takie proste, wam powiem, obsłużyć to. Nie, to... Raz, dwa, trzy. Pięć, dwa. Dziękuję serdecznie. Państwo chwilę poczekają. Po pierwsze zapalę światło. A po drugie wstawię herbatę na półkę. Bo ludzie szukają herbaty. Ale tej herbaty, tylko niech mi nikt nie kupuje tej herbaty teraz. Halo, proszę poczekać, proszę pana, proszę poczekać, ja tu cenę ustalam. 4 dolary, niech będzie 40. Okej, jajka są, woda jest, mleko, wyładujmy mleka. Bo mleka kupują, dobra, państwo chwilkę poczekają, bo ja tu nie jestem, wiecie, kolejka, nie? Ja tu nie jestem, a tu jeszcze przyjechały jakieś towary, dobra. Ejku, muszę was obsłużyć, no co ja mam z wami zrobić, no. Dziękuję serdecznie, ale ładne, 26,96, dziękuję serdecznie, następny proszę, kolejka się zrobiła, spora, a sery też nam się kończą. Słuchajcie, sery nam się zaraz chyba skończyły już, o, kawę pani chciała, dobrze, super, 8,90, dziękuję serdecznie, następny. Tu też kawa widzę, dobrze, no. Dobra kawa nie jest zła, niech pani pamięta. Kawa z rana jak śmietana, proszę pani. O, tu pan widzę, tutaj sportowiec, wodę i herbatę pan kupił i od razu 29 dolarów. Dziękuję serdecznie. No i już zobaczcie, już zaczęli herbaty kupować. Czyli już musimy herbaty domówić, widzowie. Dziękuję serdecznie, kolejka musi chwilę poczekać, proszę państwa, bo zaraz... O, już jest pusto na półkach, proszę państwa. Dobra, to obok wstawimy też te... Słuchajcie, jest już pusto na półkach, widzowie, patrzcie to. Chokpik, tutaj dostawmy jedno, żeby już te kartony opróżnić, bo jest siara, widzowie. No to poczekajcie państwo chwilkę, no. Tutaj pan mąkę, proszę bardzo, oczywiście, jak najbardziej. Powiem wam, że... Ale tu kolejka się zrobiła. Tutaj jest jeden chlebek, no to też dorzucimy. Już mamy tyle kartonów, że ja już nie wiem, co mam... rozładowywać. Mleko rozładowałem. O, pan bierze mleko. Bardzo mi, proszę pana, miło, bo ja tu doładowuję. Już pan chwilkę poczeka, bo widzi pan, że to nie jest tak wszystko łatwo. I tu mamy jeszcze jeden cukier puder, czy cokolwiek to tam było. Wyglądało to inaczej. Dobra, już do kasy biegnę, proszę państwa. Kolejka dobra, nie jest zła. O, widzi pani. Kawę wstawiłem i już pani kupuje kawę. Że nie wiem, gdzie pani tą kawę widziała. Nie wiem, skąd ona tą kawę wzięła. A, bo one wykupiły tą kawę. Dobra. To te, co stoją w kolejce, wykupiły. Słuchajcie, kawę. To one w kolejce wykupiły kawę. To ja nie wiem, gdzie ta kawa teraz jest. Czy ona jest, czy jej nie ma? Powiem wam, że przy większej ilości towarów pilnowanie tego będzie kłopotliwe, widzowie. Jeden... Dziękuję serdecznie. No, będzie ciężko. A oleje w ogóle są na półce? No, sery już mi wykupili na bank. Sery już mi wykupili. Jutro będę musiał, znaczy jutro następnego dnia będę musiał zamówić. A 10 level niedługo, ale to jednak się okazuje, że pracownika zatrudnimy, widzowie, jeszcze w następnym odcinku. Dobra. Jeszcze w następnym odcinku. Ale zapierdziel wam powiem. Naprawdę, widzowie, zapierdziel niesamowity. Mleka już nie dołożymy, dołożyliśmy. Dobra. I co my mamy w tych kartonach? Na koniec dnia już może rozpakujmy coś tu jeszcze. Ale to ja i tak słuchajcie, nie zamówię. Dobra, to jest pełne, więc to niech sobie tu stoi. No. Na ziemię. Tu ładnie. Tak jeszcze nie umiem ładnie tych kartonów jakoś fajnie, słuchajcie, wiecie, układać. Wiadomo, że lepiej by one wyglądały w magazynie niż... No ale tak samo kijowo wyglądają porozrzucane przed sklepem, nie? Dobra, mąka już ledwo co przyjechała, a już jest pusto. To mąkę doładujmy. To przecież cały czas, kurde, zapierdziel. Dobra, to będzie woda, a wodę mamy. No jeszcze na szczęście dwie wody są. Co z tą kawą, ja nie wiem, widzowie, zupełnie. I... Tym serem też nie wiem, bo sera chyba też już się nie ma. Tu na ulicy ktoś mi rzucił karton, dawać mi ten karton, woda akurat. Dobra. Dobra. Staram się tak te kartony rzucać, żeby widzieć po prostu, co jest w nich.
że pełne po prostu na jedno, a otwarte będzie mi łatwiej. Dobra, to słuchajcie, tu mamy kawę. Herbatę cenę ustaliliśmy już chyba. To tutaj kawa, niby 8,90. Dobra, rozpakowaliśmy, widzowie. To możemy następny dzień zacząć, słuchajcie. Kawa jest 9, ok. Dobra, no to tu mamy miejsce. Aha, czyli tak, dobra, czyli jeżeli mamy zacząć następny dzień, no to widzowie, możemy zamówić na pewno tak. Dobra, może ja się rozejrzę. Te czerwone takie te, to był chyba cukier puder, nie, pasta. Dwa kartony pasty. Może dwa chleba. Jedne czokpiku, oliwa się kończy. Ser się na pewno kończy. No kawa to na 100% się skończy, herbata też. Może jeden z jajkami. Czy coś jeszcze? Chyba nie. No to myślę, że rano możemy zamówić. No, dwa produkty not found. No widzicie, widzowie, to nie jest tak hop-siup. I teraz tak. Tea black, pasta i coś tam jeszcze. Dobra, zanim otworzymy market, składamy zamówienie. Wiecie, nie wiem, czy to jest wszystko. Ja wolę to tak zrobić. Zobaczcie, że jest rano. Nie? Ja sobie... O, widzicie. I tutaj ser, tylko tam niepotrzebnie to mleko jest, kurde, powrzucane. To mleko bym wyciągnął. Nie da się? Aha, bo to nie jest box do tego. No dobra. Ja bym wolał na dole mieć ser, widzowie. Ja bym wolał mieć ser na dole niż mleko. Kurczę. Trochę spieprzyłem. Tam mi to mleko zupełnie, wiecie co, przez przypadek... przez przypadek mi tam, widzowie, to mleko leciało, wiecie? Tutaj oliwa. No to dobra, no to oliwę, cyk, cyk, cyk. Jak już w sumie kupiłem, słuchajcie, regał, no to mogę go całego zapełnić, nie? Niech ten regał na siebie zarobi, no. Też tego za dużo nie kupują, ale... Dobra, tam damy kawę. No to na razie nie. No to na razie nie. Pełne, no. Cyk. Niepotrzebnie otwierałem ten karton. Czokpiki. No coś tam, to też jest na razie, wiecie, na pewno w następnym odcinku będę chciał to jakoś fajnie poukładać od nowa. No teraz mi się nie chce, ale jak już to będziemy mieli trochę taki jakby, jak to powiedzieć, taki zakup, widzowie, że po prostu będzie trochę tego towaru, nie? Chleby są na razie. Że po prostu będę już mógł zainwestować w te towary z tego zarobku i wtedy ja sobie ładnie to wszystko, słuchajcie, jakby... No po prostu poukładam, nie? Żeby to miało jakiś sens. O, tu jest pełen karton. Właśnie w myśl tej zasady będziemy to tak układali. Te czerwone tam... Pełno. No dobra, no. Pełno to pełno. Tylko z tym serem mnie to martwi, z tym mlekiem, kurczę. To tutaj jest też pełno, to sobie wstawimy. To jeszcze coś byśmy mogli domówić, to poczekajcie. Z susu jest jeszcze ok, ale można by jeden karton zamówić. A co z herbatą i z kawą? Nie zamówiłem herbaty i kawy. I jajka. Herbata, kawa i jajka. Dobra. Dobra, widzowie. Czyli jeszcze taka sytuacja, że kawa, dwa kartony. Może jeszcze jest jeden sera, jajka, dwa kartony i herbata. Tylko herbata staniała i musimy przejrzeć, widzowie... Ej, bo ja miałem zamówienie złożyć. Tylko nie mam tyle kasy. Oj, 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 to ja sobie tutaj zaszalałem. No to cheese odpada. 230 też odpada. Jajka muszą odpaść. Widzowie. To też za dużo. No to po jednym chociaż. Dobra, zróbmy po jednym. Bo jak zamawiali te herbaty i te kawy, no to tylko musimy przejrzeć po prostu. Oj, widzicie? Taki bajzel jest, troszkę się robi. Tu nie chciałem tego. A, tak się zbiera. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie, jak z tym kartonem bym podszedł do tego mleka? Też nie jest ten size. Kurde, musiałbym mieć karton od mleka, czyli ja bym musiał mleko zamówić de facto, żeby... Widzowie, musiałbym zamówić mleko. Dobra.
Musiałbym karton mleka zamówić, żeby to mleko stąd wyjąć. To można przesunąć? Można. Nie mamy tu mleka, nie? Tu jest woda. Nie ma mleka. Kurde. Dobra tam. Pierdziele. Te czokpiki, to wszystko jeszcze muszę potem ułożyć. I teraz co miałem sprawdzić? Miałem sprawdzić herbatę. Zobaczcie, cena 4,60. Moja jest 4,40. Okej. Okay. Kawa 8,92, moja jest 8,90. Widzicie, tu mam za dużą cenę. 2,96, to niech będzie 2. 89 dajmy. Olej 5,40, 5,39. Dobra, chleb 3,49, spoko. Widzicie, czyli codziennie trzeba ceny sprawdzać. Tu jest 7,08, moje jest taniej. 3,10, 3,27 niech będzie. Może dzisiaj mąka nawet na 3,15 zrobimy. 3,15 dzisiaj podniesiemy o troszkę. To jest cukier puder, nie? 3,79, 3,86. Dobra, czyli wszystko mamy, tylko jeszcze lodówkę trzeba zajrzeć. Jajka 3,95, dobra. Widzicie, tu jest źle. Znowu mleko staniało. Na 2,10 dać. Znowu mleko staniało. 2,66 i ser. Dobra. Bo serami. Kurde, jak to zrobić, żeby to mleko wyciągnąć stamtąd. To czekajcie, jak mleko staniało, to może kupmy sobie jeden karton mleka. Bo to mi nic nie da. Zobaczcie, jak tak potaniało mleko. Nie, to kupmy mleko, widzowie, póki jest tanie. Ono podrożeje, będziemy drożej sprzedawać. Zobaczcie, jaki jestem cwany. Tylko problem jest taki. Dobra. Jak jedno mleko się sprzeda albo dwa, to będzie po problemie, bo ja to mleko stamtąd wyciągnę i wsadzę tam ser. Dobra. Dlatego jeden karton z mlekiem będzie sobie czekał, a resztę ten. Dobra, czy coś jeszcze na półki można by walnąć? Może, żebym, słuchajcie, później nie musiał latać. A co to, gościu mi w las? Nie myślałem. Posłuchajcie, widzowie, żebym ja nie musiał później latać, to nie wiem. Ja wiem, że to teraz jest bez sensu, co robię, ale zobaczcie, ja potem latam i uzupełniam. Skoro i tak mam półki, prawda? No to... O, chleba już jest dużo, no. Ale skoro i tak mam półki, o, na przykład to... To sobie po prostu rzucimy cokolwiek, co jest. Nie? I zapełnimy. Tu tym bardziej, że zobaczcie, tutaj jest też miejsce. Może wszystko się uda? A, już jest full? Szybko jest full. No nie wiem, no tak mi się wydaje, nie? Widzowie, że... To co to jest? Chleb też. Nie no, chleba mamy dużo, okej. Czyli trzeba tutaj zwracać uwagę na ceny. No ten olej może też rozpakowujmy. Tutaj cyk, 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 cyk. Potem latam, uzupełniam, no dużo tej kawy biorą. Tutaj mleko, tutaj ten, mleko, mleko, woda. I tu te susu. A te susu, to nie wiem, czy przypadkiem nie... Nie jest ten. Tu jest chyba mniej, o. No to te susu też tu pykniemy i niech sobie stoją. No i będziemy mieli jeden karton wolny. Dobra. Otwieramy open. Zapraszam wszystkich Państwa serdecznie. Czyli tak, tutaj ser będę musiał walnąć. To też mi się nie podoba w tej lodówce. Tak, to w ogóle ta woda w tej lodówce, żeby musiała być tak dziwnie, nie? Ale ja to będę chciał jakoś sobie lepiej poukładać. Żeby to po prostu miało jakiś sens i otworzyliśmy sklep, nikogo na razie nie ma. Mamy wszystko, zobaczcie, pokupione, tak? No bo to też chodzi o to, żeby później oczywiście był pracownik, który będzie mi to... No ale żebym mógł mieć pracownika, muszę mieć 10 level. Czyli sam muszę nabić te po prostu zamówienia. Witamy pierwszą klientkę. Witamy z serduszkiem serdecznie. O, pani mleko przyszła kupić, wodę. Pani kupiła, jeszcze mleko polecam, bo tam mi przeszkadza na dolnej półce. Nie mam miejsca na ser. O, pan może mleko się skusi. Witam pana. O, chleb. Do chleba mleko myślę, że też pasuje. Pani jak kawę kupiła? Dwie kawy pani kupiła. A mleko gdzie? Czarną kawę pani pije? No to tak wie pani, no. Mleczko by pani do kawy kupiła, nie, droga pani? Ja bym wolał, żebyście gotówką płacili. To, znaczy tą kartą właśnie.
To mi jest wygodniej. Pan wziął mleko. Nie wziął pan mleka, ale polecam panu mleko. No następny pan herbatę kupuje. Do herbaty mleko też pasuje. No widzi pan, ale niech pan kupuje. Niech pan kupuje, niech pan bierze. Nie będę musiał jak oszołom latać. Proszę mleczko, polecam mleczko panu do tego. Ale pan wody nabrał. Dziękuję, ba, ale ma pan klukę czerwoną. To już wiem, czemu pan nabrał tyle wody i herbatę. Pan ma kaca po wczorajszym, prawda, drogi panie? Wczoraj się popiło. Ma pan klukę czerwoną taką, że wie pan co? Ludzie, ale on ma klukę czerwoną. No i kupują, no i kupują, no i pięknie, i kasiorka leci. Mleko polecam pani. Do sera mleko też pasuje, droga pani. Oj, pani też chyba była na imprezie wczoraj, co? Ale ładnie pani wygląda. Dziękuję, dziękuję. Mogłaby się pani uśmiechnąć, byłoby mi bardzo miło, droga pani. Co pan tu nakupował? No nikt nie chce mleka kupić. Coś chyba z ceną źle zrobiłem z tym mlekiem. O, pan kupił mleko, tylko czemu nie wziął pan z tego mleka stamtąd, skąd ja bym chciał, żeby pan wziął? Ale może mi się uda tam podlecieć i to mleko przełożyć. Ale ładne pan zakupy zrobił. O, chyba pierwsze takie na taką kwotę, widzowie. Poczekajcie, to teraz powinno się dać... Gdzie w ogóle robi jakiś... O, tu się... Czekajcie. Jak ja... To... Czekajcie, to ja zrobię to tak. O. To mleko wstawię tu. Cyk. Dobra. Pasuje. Pani chwilę poczeka, bo ser muszę załadować. Wie pani, bo... Mało tych mało miejsca na sery. O, proszę bardzo, sery uzupełnione. Pięknie kupują sery. No to mam nadzieję, że nie wyrzucam towarów jakichś zakupionych. No już lecimy. Ale państwo kupujecie mleko, nie mleko, kawę, nie kawę, herbatę. Pięknie, 31. Dziękuję serdecznie. Jak ja lubię klientów, co mają odliczone. Zobaczcie, jak mam wszystko. Jak mam wszystko, widzowie, w towarze. To zobaczcie, jak oni ładnie od razu kupują. Jakie to są kwoty, nie? Tych zamówień. Dziękuję serdecznie, ale kasa leci, zobaczcie. 5 dolarów 62. Dziękuję serdecznie, do następnego. No pan tak jakoś słabo wziął, ale... No ra, rozumiem. Biznesmen to skąpy pewnie. Co tam dawać jakiemuś sklepikarzowi w Żabce zarobić? A ja bym panu najchętniej nie wydawał. No ale muszę, no. Nie chcę, ale muszę. Dobra, chwila przerwy, bo ja muszę doładować towar. Drodzy państwo, bo wy kupujecie i kupujecie, a... Tutaj trzeba towar. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, ale wiecie, potem żeby nie było, że towaru nie ma. Sera też doładujemy od razu na dół. Cyk, cyk, cyk. Mleka kupujecie. Chwileczkę poczekacie, będzie większa kolejka, to szybciej mi to pójdzie. Tutaj cyk, mleczko, 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 dobrze. Ale kupujecie ludzie, kochani, wy naprawdę dużo kupujecie. A czokpiki? Nie są czokpiki. Oj, nie mam czokpików, widzowie. Woda? No doładujmy wodę. To ja czekajcie, bo muszę czokpiki domówić w takim razie szybko. Żeby się zaraz nie okazało... Jajka! By się zaraz nie okazało, że mi czokpików zabraknie. Tutaj jest chlebek, to chlebek też. Już lecę do państwa, już lecę. Tylko trzeba chlebek rozładować, drodzy państwo, bo widzicie, co tu się dzieje. No Gali Matias niesamowity. Już do kolejki. Dobrze, dobrze. Już, 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 już. I kawę kupują. To kawę z herbatą też będę musiał domówić. Już, już muszę patrzeć, co domawiać, nie? Dopiero co zamawiałem. Ale naprawdę. Widzicie, kupują te sery. Ale kolejka, ja pierdzielę. Nie, ja się zaraz pogubię, nie, widzowie? Ja się zaraz dziękuję za odliczone. Ja się zaraz pogubię, jak jest taki ruch. Ale dzięki temu level wbijamy. Tak naprawdę. Bo obawiam się, że za na przykład jak komuś źle wydałem, to mogłem... Za to chyba jakaś kara expa jest, tak mi się wydaje. Ale kolejka, widzowie. Nawet nie zdążyłem, słuchajcie, jeszcze światła zapalić. A już widzę, że tak jakoś... Jejku. Oj. Czekajcie, światło po pierwsze. Po drugie, woda najpierw pójdzie. No, wody trochę nakupowali. Teraz jajka jeszcze będzie trzeba zaraz zamówić. Dobra. O, chwila, chwila, chwila. Co ja poradzę, droga pani? No, co ja poradzę? No, no, nie rozdwoję się. Widzi pani, jak to jest sytuacja. Dość tutaj... kryzysowa. Bardzo mi miło, że ktoś wykupił chlebki. Pięknie.
A nawet nie zamówimy już, słuchajcie, na rano można, ale zobaczcie, mamy już 400 dolarów. Widzowie, już mamy 400. O, ktoś ser kupił, jak miło. Słuchajcie, już mamy 400 dolarów. Także kasa idzie, kasa idzie. Coś jeszcze miałem tu uzupełnić? No nie wiem, nie zdążę nic uzupełnić. Muszę raczej chyba klientów obsłużyć. Mleka chyba miałem uzupełnić. Dziękuję serdecznie, ale fajni klienci dają wyliczone pieniądze, nie trzeba. A to znowu ta pani od tatuażu. No nie, nie, przykro mi bardzo, no nie umówię się z panią. Jest pani fajna, ale tatuaż troszkę panią dyskredytuje. Jak go pani zmarzę, to mogę się z panią umówić. Tylko mam nadzieję, że nie ma pani zbyt dużego przebiegu przez ten tatuaż. Ja bym nie oceniał po pozorach. Dobra, a mleko jakieś? A jajka miałem zamówić. Dobra, czyli tak, jajka. Dobra, mleko już jest ten, dobra. Czyli na następny odcinek, widzowie, mamy plan taki, że zacznę od zamówienia towaru, a co za tym idzie, układania tego towaru jakoś sensownie na półkach. I być może, skoro mamy tyle kasy, być może, widzowie, kupię jeszcze jedną półkę, a być może lodówkę. Bo nie wiem, jak tam z tą lodówką, ile ona kosztowała. Bo chciałbym móc wszystko na pewno, słuchajcie, pomieścić. Czyli mój plan będzie... Mój plan na pewno będzie, słuchajcie, jakoś... Bo ja wtedy mam święty spokój, wiecie? Zobaczcie, to zupełnie inaczej to wygląda. Zupełnie inaczej, widzowie, to wygląda, jeśli ja, zobaczcie, mam tyle regałów i mam raz to nawalę na szafkę, tak? I mam święty spokój. W międzyczasie tylko dopakuję, nie muszę domawiać. I to jest właśnie zarąbista sprawa. I takie coś mi się podoba. A w momencie, kiedy miałbym... Dobra, chyba wszyscy, co? I zobaczcie, mamy 600 dolarów. To jest w ogóle, no jakiś kosmos, nie? Więc nie wiem, czy, słuchajcie, nie kupię jeszcze jednej lodówki w następnym odcinku. Czyli spore inwestycje robimy w następnym odcinku. I też się zastanowię nad jeszcze jedną półką, bo zobaczcie, że to się sprawdza w taki sposób, jak jest. Akurat dwa chlebki nam zostaną. To zdecydowanie, słuchajcie, się sprawdza w taki sposób. Zobaczcie. Dla mnie to jest petarda. Czyli ser... Ale to nie będzie tak łatwo. Dobra, zakupy i tak mogę, słuchajcie, w tym odcinku jeszcze zrobić, znaczy przygotować. Czyli tak, jedna paczka, jedna chleba, mąki dawno nie zamawiałem, oliwa, ta pasta, to nie wiem, czy ona w ogóle jest na półkach, te susu, woda jedna, sera, to w ogóle zamówmy więcej, kawy teraz zamówmy z trzy. A co mam, Max? O ja, no to... Do duszy, taka robota. Widzowie, dobra. Słuchajcie, to nie będę zamawiał, to zamówię na przyszły odcinek. I może pomyślę o jeszcze jednym regale. Powiem wam, że jeszcze jedno regał bym stawił. Zastanowiłbym się nad jeszcze jedną lodówką. A jak to cenowo wygląda? Zobaczmy tylko, kończąc odcinek, widzowie. Bo to jest tutaj, nie? Tą lodówkę kup... A, bo ta lodówka 300 dolarów kosztuje. Podwójna. No ale chciałbym mieć dwie lodówki, czyli albo lodówkę, no chyba, że pójdziemy na szaleństwo i kupimy lodówkę i kupimy regał, na co wydamy tam 575 dolarów, 100 nam zostanie na zakupy. Nie. To jest głupota, widzowie. To jest głupota. Muszę się zdecydować. Albo jedną lodówkę kupuję, co na razie ta lodówka jeszcze daje radę, więc nie ma takiej potrzeby, albo jeden regał i raczej bym się skupił na regale. Herbaty, kawy... I poukładanie tego. I to będzie w ogóle poukładanie, czyli wszystko totalnie od zera chcę poukładać, żeby, no nie wiem, na jednym, żeby to jakoś fajnie kolorystycznie wyglądało. Zobaczymy. Albo sensownie. Zobaczymy. To już w następnym odcinku. Tymczasem się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Będzie mi miło, drodzy widzowie. A jeszcze Enter sobie naciśniemy. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem. No i zobaczcie, 29 klientów, czyli my mamy łącznie... Łącznie obsłużyć chyba ich, ale piękna kasa. Mamy ich obsłużyć. Dobra, Tea poszła do góry, a cukier w proszku, czyli cukier w proszku to było to. To już będziemy w odcinku robili następny, widzicie? Dlatego trzeba ceny patrzeć. 3.39 na przykład, a T
czyli herbata poszła do góry. I dlatego widzicie, na przykład jakby mleko poszło do góry, to byśmy mocno... Zobaczcie, jak mocno poszła do góry herbata. 5,50 albo 49. Dobra. Ale herbatę i tak chcę dokupić i kawę. No i zobaczę jeszcze. Zobaczę jeszcze. Tylko będę to układał, ale to w następnym odcinku. No i regał chyba dokupimy. To tyle w tym momencie. Widzowie, dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do następnego odcinka. Trzymaj się. Cześć.